Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życiodajny płynie deszcz na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus Panem jest. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życiodajny płynie deszcz na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus Panem jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Królem. Tylko On jest Panem, tylko On jest Królem. Ja mówię teraz do spragnionych serc na tym miejscu. Może jesteś osobą, która w ostatnim czasie zastanawiała się i wołała do Boga, że chce Go poznać. Miała pytania. Zastanawiasz się, dokąd idziesz. Może jesteś osobą, która od wielu lat chodzi regularnie do kościoła katolickiego, ale nie widzisz tam życia. Odprawiasz jakiś rytuał, na chwilę jest dobrze i wracasz do domu, i wracasz do tych samych grzechów. Wracasz w to samo miejsce i ciągle jesteś w punkcie zero i nie wiesz, dokąd idziesz. Dlatego dzisiaj stoję tutaj, aby przynieść Ci odpowiedź, aby ogłosić Ci pełną Ewangelię, aby powiedzieć Ci o prawdziwym Jezusie, którego poznałam. I nie jest to Jezus, którego myślisz, że znasz, bo chodzisz do kościoła. Musisz dzisiaj poznać Pana Panów i Króla Królów, prawdziwego kozaka, który realnie stał z martwych, który umarł za Ciebie, który 2000 lat temu wykonał potężne dzieło na drzewie krzyża i zmartwychwstał po 3 dniach i zrobił to dla Ciebie. On zrobił to dla Ciebie! On zrobił to dla Ciebie! Może jeszcze nigdy tego nie słyszałeś, więc dzisiaj jest ten dzień. Jezus zrobił to dla Ciebie. To dzieło jest wykonane i skończone przez Jezusa Chrystusa. I dzisiaj, kiedy słyszysz mój głos, to otwórz swoje serce. I kiedy wrócisz do domu, zawołaj z głębi swego serca, że wierzysz Jezusowi Chrystusowi, że wierzysz, że to On poniósł należną Tobie karę, że to On poniósł konsekwencje Twoich grzechów, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, że to On stał z martwych, że Ty Mu wierzysz, że On to zrobił dla Ciebie osobiście. Wezwij Jego potężnego imienia. Jeżeli zrobisz to szczerze, podejmiesz decyzję w swoim sercu, że wierzysz w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa, wiesz, co się wydarzy? Narodzisz się na nowo. Zamieszka w Tobie Święty Duch.
I od tego dnia nie będziesz błąkającą się po świecie sierotą, ale będziesz znał Pana Panów i Króla Królów. Zapewniam Cię, ponieważ jestem żywym przykładem na to, że jako osoba religijna, mocno religijna i pobożna, 3 lata temu wezwałam potężnego imienia Jezus nad swoim życiem i On mi odpowiedział. Była mi głoszona pełna Ewangelia. Ja podjęłam decyzję w moim sercu i ustanowiłam Jezusa swoim Panem i Zbawicielem osobistym. I od tego dnia stałam się obywatelem nieba. Dzisiaj wiem, dokąd idę. Dzisiaj mam pewność zbawienia. Dzisiaj nie choruję. Dzisiaj nie choruję. Dzisiaj to ja uzdrawiam chorych. To ja wypędzam demony. Jeżeli chcesz, możesz przyjść tu, do mnie, a ja będę się o ciebie modliła. I doświadczysz wolności. I doświadczysz mocy Bożej. Doświadczysz mocy zmartwychwstania. Czas jest krótki. Jezus wraca na tą ziemię. Żyjemy w czasach ostatecznych. I nie czekaj do jutra, bo nie wiesz, czy nastąpi jutro. Dzisiaj, kiedy wrócisz do domu, wezwij imienia Jezus. Wezwij imienia Jezus. Ustanów Go swoim Panem i Zbawicielem. A będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony. On to zrobił dla ciebie. Dzieło jest wykonane i skończone. Uwierz. Uwierz, a będziesz realnie żył. Będziesz realnie żył. Będziesz miał pewność wieczności, którą spędzisz z Bogiem. Tą drogą do nieba jest tylko Jezus Chrystus. Tą drogą do nieba jest tylko Jezus Chrystus. Amen.